I zaczynamy sobie wyzwanie czasowe tor słoneczny. Nie pamiętam, żebym to robił. Zainstalowałem nowe hamulce do pick-upa i nowe zawieszenie. A coś nie czuję, żeby było jakieś mocniejsze. Ty, nie startuje mi tego zadania chyba. O, teraz, okej. Więc tutaj mamy niski poziom trudności, musimy ukończyć poniżej 2 minut. Prawdopodobnie mamy 3 okrążenia i dostaniemy Hondę. Fajnie by było, gdyby jeszcze pokazywali, jaki samochód ma napęd. To znaczy, czy mamy skrzynię manualną, czy automatyczną. Jest manual, bez kontroli trakcji i pewnie bez ABS-u. Czyli absolutny brak czegokolwiek. Okej, zobaczymy jak pójdzie. Musimy tutaj oczywiście na czas, czyli poniżej 2 minut. Podejrzewam, że może być ciężko. Nazywa się to tor słoneczny, dlatego że jedziemy dookoła paneli słonecznych. Tutaj jest taka farma. No i Hondę to trzeba kręcić na tej dwójce. Przedni napęd jest całkiem dobrze. Chyba nawet nie trzeba tutaj biegów zmieniać, coś mi się tak wydaje. Skoro możemy podejść do 7,5 tysiąca obrotów. Tak. Okej, i 2 minuty, 2 sekundy, muszę jeszcze raz. I cyk, teraz powinno wejść ładnie. No jest znaczna poprawa o 5 sekund. Także całkiem nieźle, 2800 baksów dostaliśmy za to ekstra. Tu mamy coś ciekawego, błotne beczki. Czemu mi każe dookoła jechać? Idziemy tu na przełaj. Cyk. Gdzieś można wbić na tą... na ten tor taki. To będzie prawdopodobnie jakieś derby. Wyzwanie było dostępne wcześniej, ale go jeszcze nigdy nie robiłem, więc nie bardzo będę wiedział na początku, na czym ono polega, ale powinniśmy sobie razem jakoś poradzić. Mogę w sumie wziąć moją drugą furę do podjeżdżania do tych miejsc, ale dobra. Średni poziom trudności. No zobaczmy. Takie coś, więc tu dookoła można by było chyba pojechać. Tamte beczki bokiem. Trzeba by było na ręcznym wejść. W 50 sekund, okej. Za jeden cel dostaję jeden punkt. O kurde, to nie jest taka łatwa sprawa. Teraz tu bokiem. O! Prawie idealnie. No i też nasz pojazd musi jakoś przetrwać to wszystko, te beczki delikatnie go uszkadzają. Dobra, i teraz zostały takie pojedyncze. Tam jeszcze jedna została, taka do rozwalenia, okej. Tutaj. Trochę słabo, mogłem tą zahaczyć też, nie? O, dobra, koniec czasu. Zdobyłem 25 punktów. Przewróć co najmniej 30 celów. Zdobyłem 28 punktów, okej. O nie. W sumie 28, bo mam tutaj zdobyte maksymalnie 28. To mi chyba odpowiada. Te beczki mocno uszkadzały pojazd. O, mam tu jeszcze jedne coś z beczkami. Błotne beczki wzgórza. I tutaj mamy podobne zadanie, ale już inny samochód. Więc tym razem co najmniej 20 i za gwiazdkę dostajemy 30. Znaczy musimy rozwalić 30. O, co to? Aha, dobra, tutaj na łopatkę trzeba, okej. Na razie przejadę się, zobaczę, o co tu chodzi. Więc tu... okej.
Tu trudność polega na tym, że trzeba je tak trafić, ale teren jest trudny. Weźmiemy sobie, o, L4 na przykład. Czyli to są load 4, będzie miało więcej tego momentu obrotowego, czyli no ogólnie lepsze przyspieszenie, ale ciężko trafić w te beczki. Ujo, ty, ale ciężko. Przesunięte, jedziemy do następnej fałdy, dobra. Odwróć samochód, odwróć, 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 czemu mi to nie działa? Halo, odwracaj mi furę. O nie. Bo tutaj jeszcze mamy możliwość zablokowania mostów. Przedniego i tylnego. W tym wypadku to powinno mieć moim zdaniem trochę sensu. Powinien lepiej sobie radzić tutaj z tymi podjazdami i tym wszystkim. O kurde. A spróbuję pojechać na pałę. Zobaczymy, co się stanie. Tak wiesz, jedziemy tu. Zahaczam tyle, ile dam radę. Cyk, jedziemy dalej. A może jechać tam, gdzie jest tych beczek najwięcej? No, wszystkich... No, wszystkie ciężko będzie rozwalić. O, ej, przesunąłem, halo! O, tu blokada mostu się przydała, okej. Teraz tu. 14 sekund, okej, jest lepiej. Dawaj, 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 dawaj. O, o, widzicie jak tutaj... No nie! No nie! No nie! Na koła dawaj! Na koła szybko, nie ma czasu! A! No nie! Ja pierdolę. Ja, strasznie upierdliwe zadanie. Noż kuziewa. Ja pierliczek, to jest podupcone. Kurde, tych ostatnich mnie zaliczyło, i tak by mi brakowało do 20 jeszcze jednej beczki. O nie, wstawaj na koła, wstawaj! Jest! Zostań na kołach! Ajajaj!
Oż kurde, te beczki są ważne. Ale upierdliwe to zadanie jest, masakra. Ja już go nie powtarzam, mam to gdzieś, nie powtarzam tego, już chyba po raz 200. Ja pierniczę, ale to było złe. To było złe wciul. Ty, ale niby zaliczyłem na 3 gwiazdki. Tak? Zobaczmy, co my tutaj mamy. Tu mamy coś jeszcze z beczkami, skoro już tak wspaniale mi idzie. To chodźmy przetestować tam, jak wygląda sytuacja. Zajebiście dużo nakręciłem się przy tamtym zadaniu. Ale już mam go dosyć, już mam go szczerze dosyć. Nie wiem dlaczego zaliczyłem na 3 gwiazdki, widocznie coś tam jeszcze jest niedopracowane z tymi beczkami. Ale też wydaje mi się, że no było trochę za trudne. Jakby dali tak jeszcze z 20 sekund więcej czasu, to można by było na te trzy gwiazdki spokojnie zaliczyć, nie? Nie wiem dlaczego mi dało faktycznie te 3 gwiazdki, ale prób zrobiłem tam chyba, no z kilkanaście na pewno zrobiłem tam prób, jak nie kilkadziesiąt. I dojeżdżamy sobie do kolejnego, tutaj też niestety beczki. O, tutaj coś jeszcze jest, może po kolei róbmy. Prosto na grunt. O co tu chodzi? Będzie hopa? O, przyda mi się coś na poprawienie humoru. Daj spokój, tam to było okropne. Rozwiń prędkość, celuj stabilnie. Twój ogólny wynik zostanie obliczony po 3 skokach, czyli mamy 3 podejścia, tak? Więc tak, zielona strefa to 50 punktów, niebieska strefa to 250 i 100 punktów za żółte, czyli celujemy w niebieską i fioletową. Dlaczego mam wrażenie, że to będzie zajebiście trudne? Ej, co to za fura? O kurde! Manual, okej. Jo, pierniczę! Aha! Okej, 50 punktów. Nie poszło najlepiej, ale coś czuję, że tu się będę dobrze bawił. Niebieskie, niebieskie, hamuję w powietrzu. Kurde, to nie GTA. O, 250! Aha! To my nie musimy się zatrzymać w tym punkcie, tylko wystarczy, że na niego jakby nalecimy. Nie, na trójce i... pyk. Okej, okay, i 250, więc... Okej, okay, znowu mi kierał. Tak, już się wyłączyła znowu. Cyk, idealnie. Czekaj, muszę tą kierę zatrzymać. O nie, znowu się wyłączyła. Cyk, 250. Czekaj, kiera, nie szalej, nie szalej. O, nie wyłączyła się tym razem, ekstra. Chyba, że się wyłączyła. Nie, nie wyłączyła się. O, przetrwała to, dobrze. O, nie. I cyk. Powinno zagrać. Jakiś kamień milowy zdobyłem. Zauważyłem, że żeby kiera się nie wyłączyła, to trzeba ją... O, spadło mi kurde z półki coś znowu. Trzeba ją trzymać przy lądowaniu i wszystko będzie dobrze. Okej, okay, mogę już z tego wyjść. Zdobyłem już 750 punktów. Chyba max w tym wyzwaniu. Ale trzeba przyznać, że było bardzo proste. Tylko trzeba na wprost dojechać, najechać na tą hopę. No i... wbić samochód na trójkę, jak jesteśmy na niskich obrotach i gra gitara. Tutaj są 3 wyzwania Gymkana, to żeśmy już sobie robili kiedyś, a tutaj mamy wyzwanie, którego jeszcze nie robiłem, z beczkami niestety i... Ach. No cóż, ja sobie do tego raz podejdę albo dwa i
Czuję, że to będzie do dupy, bo mamy gówniany samochód i od każdego zderzenia z beczką będzie go pewnie ciężko opanować. Okrążenie, tak? Elektryk jakiś, he? Może nie będzie takie trudne. I co? Co? 14 punktów? Powinien mieć 18. Dobra, spróbuję jeszcze raz, ale to chyba nie będzie takie trudne. Tylko te beczki, co są tutaj, nie? Nie ma nigdzie dodatkowych, okej. Okej. 15. Moment. Za co ja tutaj dostaję punkty? Tyle, ile dasz radę w 30 sekund, otrzymujesz 0 punktów za cel? Jeśli skończysz przed czasem, okej. Możesz dachować, ale jeśli coś musisz go przesunąć z miejsca, na którym stoi, albo przewrócić. To pewnie dostaję pół punkta za przewrócenie jednej beczki. Chyba mogę znacznie szybciej jechać, bo to autko jest bardziej stabilne niż mi się wydawało. Chyba muszę to też zrobić znacznie przed czasem. Okej, 3 próby mi wystarczą. Nie zdobyłem wszystkich gwiazdek, ale tu mi się pokazuje, że chyba zdobyłem. I tutaj mamy szybka beczka, zakręty. Całkiem spoko, bo to autko, ale jeszcze nie jest to dopracowane. Widzicie, że jest zbugowane, nie? Dostałem tylko 2 gwiazdki, a pokazuje mi, że zdobyłem 3. Więc po prostu sobie o tak to zaliczmy i będzie dobrze. Tutaj tu mamy podtlenek gazowy. Co? Dobra robota, bez wątpienia masz świetną kontrolę nad swoim pojazdem. Co? Ja tu jeszcze nawet nie ruszyłem i nawet mi silnik zgasł. Okej. Okay. No to tak to można robić te wyzwania. O Boże. Moi drodzy, dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Zapraszam was na kolejny z Bimenji Drive. Trzymajcie się, na razie. Cześć.